całej młodzieży zaprasza wszystkich chętnych na katolickie dni młodzieży, które odbędą się w Szumsku. Jest to impreza tradycyjna. Zapraszamy miłośników, którzy lubią koncerty. W tym roku odbędzie się duży koncert w niedzielę 26 sierpnia, na którym przybędą dwa zespoły z Polski oraz odbędzie się laserowe show. Hasłem tegorocznych katolickich dni młodzieży jest pod prąd Kościoła. Na dzień dzisiejszy każdy z nas ma jakieś trudności, więc mamy nadzieję, że poprzez konferencję każdy z was odpowie na pytanie, jakie będzie miał ze sobą. Zapraszamy wszystkich na katolickie dni młodzieży. W tym roku ruszamy z tematem pod prąd. Będzie organizowana pierwszy raz w Szumsku mini olimpiadę. To więc każdy znajdzie sobie jakieś zajęcie. Także będziemy oglądać film, na który przyjedzie reżyser tego filmu i myślę, że wszystkim to bardzo się spodoba. Wszystkich zapraszamy na koncert o 17 godzinie, który odbędzie się w Szumsku przy kościele. Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym zaprosić na katolickie dni młodzieży w imieniu swoim i organizatorów, a także animatorów. Animatorzy bardzo szykują się do katolickich dni młodzieży. W tym roku nam pomagają w organizacji ludzie z różnych parafii, także harcerze. Naprawdę to będzie coś niesamowitego. Oprócz tego będą także goście z zagranicy. Już się zgodzili goście z Ukrainy, z Białorusi, z Lotwy, z Estonii. No mam nadzieję, że to będzie wspaniała impreza. Zapraszamy! Na was czekają niesamowite, cudowne, niepowtarzalne i same wspaniale tańce, a także flash mob! Lubisz śpiewać? Kochasz Pana Jezusa? To przyjeżdżaj na katolickie dni młodzieży w Szumsku. Będzie również niespodzianka. Zapraszamy. Cześć! Zapraszamy wszystkich na tegoroczne katolickie dni młodzieży. W imieniu animatorów obiecuję Wam dobrą zabawę i fajną atmosferę. Chętnie czekamy za angażowaną młodzież z 14 wieku życia. Będzie bardzo fajnie. Czekamy każdego z Was. Pa! 24-26 sierpnia. Zapraszamy wszystkich na katolickie dni młodzieży w Szumsku! Drogi Jezu, w obecności Twej pragnę ukryć się, szukam twarzy Twej.